witajcie na kanale Mega Dyskont, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was, zobaczcie, jakie cudowne dwie tuby Barbie Color Reveal. I to jest seria monochrom, także coś nowego, coś ciekawego, ale tak jak widzicie, mam tutaj dwie tuby, a ja jestem jedna, co świadczy o tym, że chyba zaproszę jakiegoś gościa. Jeśli domyślacie się, kto to będzie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie też o łapeczkach w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał przy okazji, zapraszając też swoich znajomych i wpadajcie na mojego Instagrama, jeśli chcecie poznać mnie bliżej. Dzisiejszy odcinek zapowiada się super kolorowo. No to co, kochani, zgadliście, kto tutaj dzisiaj ze mną jest? Tak, moja ulubiona Crazy Monia! Tak, to ja! Witam Was bardzo serdecznie i gorąco. Ja się cieszę, że mogę dzisiaj znowu być tutaj z Wami, no i oczywiście z Izą. Ja też się bardzo cieszę, uwielbiam nagrywać z Monią odcinki, a dzisiaj mamy Monia Barbie Color Reveal. No właśnie, widzę, że masz tutaj ogromne tubki. Tak, dzieciakom pokazałam i powiedziałam, że to jest seria monochrom, także coś zupełnie nowego. O, fajnie. Może spójrzcie tutaj przy okazji, co mamy na tych tutaj pojemniczkach, czyli informacje, co tutaj trzeba będzie z tymi naszymi laleczkami zrobić. Czyli tak, co będzie nam potrzebne do wykonania całego zadania, rozpakowania naszej laleczki. Monia, co nam będzie potrzebne? Co nam będzie potrzebne, że co? Woda pewnie. Taka woda, to ty o tym. No przyznam się, że troszeczkę cię tutaj nie słuchałam, bo się skupiłam na tych tutaj akcesoriach. Naprawdę. Ty widzicie? Mówiłaś o tym, a ja myślałam zupełnie o czymś. Ja lubię nagrywać z Monią, a ona mnie nie słucha, także chociaż wy mnie posłuchajcie. Tak, bo naprawdę mi smutno. To co, kochani, przechodzimy do otwierania. No koniecznie. Która pierwsza? Ty! Ja? No! Dobra, lecę! Okej, ja jedną tubę zostawiłam już dla Moni, która mi gdzieś uciekła. Pewnie zaraz do mnie wróci i będzie otwierała kolejną. Ale teraz czas na mnie. I teraz tak, szukam tutaj tej perforacji. Już jest, już ją widzę. Słuchajcie, spróbuję zrobić od spodu, może będzie łatwiej. I może tutaj nam się tutaj równo otworzy. Oj, niekoniecznie chyba. No dobra, nie jest źle. Okej, lecimy, lecimy. Uwaga, uwaga. Co tutaj mamy? Woohoo! Ale super, nam się tutaj zakręciło. Słuchajcie, jak na karuzeli. Lecimy, lecimy. Jeszcze kawałek. No i dobra, mamy naszą super tubę i teraz zdejmujemy to różowe wieczko, no i mamy całą masę niespodzianek w środeczku. Co mamy jako pierwsze? Jako pierwszą pewnie wyciągniemy, tak, naszą super laleczkę. Zobaczymy, co tutaj mamy. Ulotkę zostawiamy sobie na później. No i mamy raz, dwa, trzy, aż cztery niespodzianki. Tutaj widzę coś miękkiego, więc to pewnie będą włoski. Wiecie co? Ja myślę, że nie ma na co czekać. I ja już tutaj zacznę otwieranie od tej pierwszej saszetki. I uwaga, uwaga, co my tutaj mamy? O kurczę, zobaczcie, jaka super szpileczka! Ulala, ale to będzie piękna laleczka. No, powiem Wam, że sama bym chętnie ubrała takie sandałki. Jeszcze jak była piękna pogoda, to już w ogóle. Także super, naprawdę na starcie piękne buciki. Lecimy z kolejną mini saszetką. I tutaj pewnie będzie jakiś dodatkowy gadżecik. Co tutaj się skrywa? Ulala, jakie koła! Zobaczcie, jakie piękne kolczyki! No, ja już jestem prawie pewna, że to będzie jakaś modnisia, słuchajcie. Okej, i lecimy tutaj dalej. Tutaj pewnie będzie jakiś ubiór. Uwaga, uwaga! Ulala, czarne groszki, białe groszki. No, powiem Wam, że naprawdę modnie tutaj się nam zrobiło. No i została nam ostatnia saszetka z akcesoriami i to podejrzewam, że są włosy, tak jak tutaj wymacałam, że są mięciutkie. Wow, spójrzcie, jaka piękna kita, ale tych włosów tutaj jest dużo. Naprawdę powiem Wam szczerze, że sama bym chciała mieć takie gęste, długie włosy, troszeczkę zakręcone, także rewelacja, nasza laleczka będzie przepiękna. Ja już sobie tutaj te włoski odłożę i zaraz do Was wracam. Otwieramy naszą Barbie Color Reveal. No dobrze, to teraz czas na mnie. Nawet nie wiecie, jak się z tego bardzo powodu cieszę, że mogę dzisiaj z Wami być. Uhuhu. Dobra, okej, to ja tutaj szukam tego zameczka superowego i teraz sobie rozpakujemy. Będzie krzywo, czy będzie prosto? Uwaga. No nie, krzywo, dlaczego? Wcześniej mi tak fajnie się otwierały te tubki, a dzisiaj jak na złość, popatrzcie, muszę jechać naokoło, o rety. Czuję się, jakbym, nie wiem, jakieś rollo owijała, w sumie bardziej rozwijała to rollo niż owijała. Okej, jeszcze trochę mi tutaj zostało, dobra. O nie, tylko żeby mi się to nie przerwało.
Okej, jest, dałam sobie radę i zobaczcie, tu też mamy właśnie takie fajne saszetki, takie same jak miała właśnie Iza, przed chwileczką, która wam to wszystko rozpakowywała. Otwórzmy sobie wieczko, wow, okej, wieczko jest super, bo jest takie różowe. O, widzicie, to jest tylko plastik, tutaj nic nie ma. Dobrze, i teraz czas na niespodzianki. O rety, tutaj już się skrywa moja laleczka. O, jaka ona jest duża, w ogóle jaka ta saszetka jest duża. I teraz sobie wysypiemy pozostałe niespodzianki. Okej, pojemniczek sobie zostawię, tutaj jest oczywiście instrukcja. I mamy raz, dwa, trzy, cztery niespodzianki do otworzenia. No dobra, to rozpoczynamy otwieranie od pierwszej saszetki. Urety, jaki rulon tutaj jest. Dobra, więc czekajcie, bo tutaj mi się trochę to skrzywiło. Ja sobie tutaj zrobię to lepiej chyba nożyczkami, ale tutaj są włosy, moi drodzy. Urety, to się na jakiś przeciąć. Dobra, wiecie co, zmieniłam zdanie, tak będzie po prostu prościej. I uwaga, coś mięciutkie. Urety, jaka ładna! Ja w ogóle w pewnym momencie myślałam, że nie ma tego właśnie haczyka. Spójrzcie w ogóle, jakie piękne, żółte włosy. Po prostu mega. Takie słoneczne, ale jakie mięciutkie w dotyku. O rety, naprawdę. Okej, ja już ich nie mogę dotykać, bo naprawdę tutaj zaraz się chyba będę przytulać do tych włosów. Naprawdę są mega milusińskie. I teraz otwórzmy sobie kolejną saszetkę. Coś takiego małego jest. Ulala, mamy tutaj kolczyki. Zobaczcie, takie kolczyki, takie jakby trochę prostokątne. W ogóle nigdy takich nie widziałam, fajnie wygląda. Chyba wszystko będzie żółte, coś mi się wydaje. Dobrze, o jacie! I nawet mamy żółte buty. O, ale na takim troszeczkę grubszym obcasiku całkiem fajnie też wyglądają. Jeden bucik i jeszcze drugi bucik jest już gotowy. No i teraz czas na ubranko. Co tutaj będzie? Sprawdźmy tu. Ulala, mamy tutaj taką, widzicie, spódniczkę z takimi trójkątami, a tutaj mamy farbankę w paseczki. Otwieramy naszą laleczkę. Czekajcie, nożyczki są tutaj. Chwila, ala momento, przeciachane i teraz spójrzcie, co z tego się wyjdzie. O rety, jedna syra i druga syra, widzicie? O, wow, no dobra, chodź tutaj panienko. Rety, czemu ty masz taką krzywą głowę? No, już ci ją wyprostowaliśmy i zobaczcie, ta laleczka jest takiego samego koloru jak Izy laleczka. No ale po zrobieniu im kąpieli dopiero zobaczymy efekt końcowy naszych Barbie. Kochani, spójrzcie, jak się zaczyna napełniać nasze opakowanie wodą. Spójrzcie, ona jest bardzo gorąca, bardzo paruje. Ulala, ale nam tutaj wyszło idealnie, zobaczcie. No, myślę, że tyle starczy do zamoczenia naszej laleczki. Idę po młonie, kochani, i będziemy razem dalej kąpać nasze laleczki. Dobra, to zobaczcie, woda jest już przygotowana i teraz wlewam swoją tubę. Czy wy widzicie tą parę, co tutaj się w ogóle dzieje? Okej. No dobra, wydaje mi się, słuchajcie, że tyle wody gorącej wystarczy, tylko jeszcze do tej kreseczki dodaję sobie chłodniejszej wody i za chwilkę przechodzimy z Barbie do kąpieli. To co, kochani, my już jesteśmy gotowe do kąpieli. A czy nasze laleczki są gotowe? Jesteś gotowa? Tak. Chyba są gotowe, widzicie? Odpowiedziały nam nawet. No dobra, to rączki do góry, tak jak zawsze zresztą. I hopsa, ja już swoją ładuję do środeczka, a ty? I uwaga. 3, 2, 1 i hopa! Zobaczcie w ogóle, jakie one są wielkie w tych tubkach, takie no, ogromne. No, trochę przytyły. No, trochę im się przytyło, tak jak właśnie Iza to powiedziała, ale mi się bardzo podoba ta woda dwukolorowa. Mi też. Patrz, tutaj łapki widać na dole. No, właśnie też widzę, ale czad w ogóle, ten biały z tym fioletem tak się fajnie łączy. Pięknie to wygląda, i z tego potem powstanie chyba ładny taki pastelowy róż. Ja już widzę różowe nogi! A ja mam żółte nogi, widzicie? Czyli żółte rajstopki moja ma, twoja ma różowe rajstopki. Ale fajnie. Joho, zobaczmy. Ja mam troszeczkę, taką, widzisz? La, ale moja jest blondie. Moja jest taka słoneczna, wiecie? Wow, od razu czuć wakacje w mojej Barbie. Joho. No dobra, to co, my jeszcze troszeczkę pokąpiemy. Tak, no bo jeszcze ta farba tutaj dobrze nie zeszła, więc my ją wypluskamy i potem co? Wracamy do was. Tak.
No co, kochani, nasze laleczki są już umyte, wytarte, czyściutkie. Tak. Przy okazji chciałam Wam pokazać ulotkę. Monia, czy znalazłaś już swoją laleczkę w ulotce? Moja laleczka jest jak słońce, które pada na świat, słuchajcie. I moja laleczka jest o tutaj. Tak mi się wydaje, że to będzie właśnie to laleczka. Dokładnie, ale ja bardziej chyba po spódnicy poznałam, nie? Ja chyba bardziej po włosach, bo wcześniej się jarałam tymi włosami. No tak. Tak, i ona tutaj tylko jest jedyna żółta taka. Słuchajcie, a moja to jest ta laleczka główna. Wow, z tymi pięknymi, super włosami. Ja też się nimi bardzo jarałam, bo są troszeczkę pokręcone, ale jednocześnie mega mięciutkie. Tak. Super różowe rajstopki. Ale jakie ma cudowny ubiór, buty świetne. Naprawdę bardzo, bardzo, super. Bardzo mi się podoba. Ale wiesz co, chciałam coś powiedzieć jeszcze fajnego. Ubieramy? Tak szybko, króciutko. No. Zobaczcie, kogo ja tutaj mam. Mam siostrę Barbie. Ale super. No mamy prawie co. Zobaczcie, kochani, Monia ma rodzinkę, a ja mam pupila. Spójrzcie. Oczywiście. Mam konika dla naszej super laleczki. Także no, coś tutaj już nam się zaczyna tworzyć. Tak, no właśnie, ja mam siostrzyczkę. Mi tylko akurat do tej rodzinki brakuje żółty psiak, którego zresztą możecie zauważyć o tutaj w tym miejscu. No super. Naprawdę, rewelacja. To co, Monia, ubieramy? Ubieramy. Myślę, że ubieramy, że szkoda czasu. Więc ja może sobie rozpocznę pierwszy chyba od tego kucyka, więc go wepnę sobie o tutaj, na samą górę, widzicie? Wow, ale czodowo! A może ja też zacznę od włosów? No pewnie, ty masz takie fajne lokowane włosy, moja ma mega takie proste i czuć, że są takie gęste te kłaki. Gęste, no, no super. Naprawdę. Są. I teraz chyba rozpocznę sobie od kiecki. Ładne, spójrzcie na te różowiutkie włoski. Ale powiem Wam, że te Barbie, które nam się w dzisiejszym odcinku trafiły, są mega piękne Barbie. Powiem Ci, Iza, że ja chyba pierwszy raz się zauroczyłam w takiej laleczce, wiesz? Powiem Ci, że ja też. W ogóle ona jest tak pięknie ubrana, ma takie super buty. I jeszcze ta sukienusia w groszki, spódniczka, przepraszam, którą właśnie... No, ale zobacz, podobne są ale podobne! To może to są przyjaciółki, tak jak my? Właśnie, takie jak my. No dobra, mamy buciki założone, mi tylko zostały swoje kolczyki. Mi też. A, faktycznie, tak samo, no. Jeden kolczyk. Wciskamy. I drugi kolczyk. Okularów jej nie będę zakładała, bo mi się one osobiście nie podobają w tych okularach. Mogę jedynie je zostawić na głowie. Nie mogę jednego kolczyka wciskać. Ja też nie mogę. Tego drugiego. O, już, udało mi się. Dobra, jest okej. I co, podobają Wam się nasze laleczki? Dajcie znać w komentarzu, która bardziej, czy różowa, czy żółciutka. To zobaczymy, której tutaj lepiej poszło dzisiaj z prezentacją. No, powiem Wam, że są naprawdę super! Koniec, kochani! Tak. Dziś miałyśmy okazję poznać serię Color Reveal Monochrome. Jest naprawdę super, Monia, co? No, mi się ta moja laleczka osobiście bardzo podoba. Bije od niej takie ciepło słoneczne. No, moja to się chyba na imprezę wybiera, słuchajcie. No, ale takie szpileczki ubrała. Ale moja ma takie szpileczki na takim troszeczkę grubszym obcasie. Tak, na takim koturniku. No super. Słuchajcie, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, dawajcie koniecznie, jak zwykle, łapeczki w górę. Dajcie znać, czy lubicie nas oglądać wspólnie, czy Wam się podobają nasze wspólne odcinki. No to wtedy będziemy wiedziały, czy mamy się wzajemnie zapraszać na te kanały, no czy właśnie. Nie. Dużo zależy, kochani, od Was, także piszcie, dajcie znać, czy jesteście, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a my lecimy, kochani, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!